Dzień dobry, dzień dobry. Już niebawem 1 września. W zasadzie to jutro, więc będziemy się pakować na jutrzejsze wyjazdy. Nie mieliśmy niestety za bardzo czasu, żeby kręcić w tym tygodniu coś innego ze względu na liczne projekty i zobowiązania, więc ten Sokół i te dwie tankietki jadą w różne miejsca Polski. A i zaraz pan Darek przyjedzie po Tatrę 810, czyli czechosłowacką kopię SDKFZ-a powojenną. No i będziemy, SDKFZ-a 251 oczywiście. No i będziemy sobie działać i zobaczycie, jak się pakujemy. No, także do boju. A tutaj mamy taki dziwny biały samochód. I będziemy go zaraz też wystawiać. Widzieliście już stronę polską, teraz stronę, no powiedzmy w cudzysłowie, niemiecką. Musimy uruchomić tego potworka i go umyć, ponieważ zaraz pan Darek przyjedzie i będzie go transportował. No co, stoi na dworku, więc trochę tutaj jest takiej naleciałości jeszcze pod brzozą, jakimiś choinkami, więc będziemy go tutaj doprowadzać do stanu czystości. Stoi sobie tam z tyłu BTR. No, trochę pracy nas czeka, ale nie wiem jak reszcie ekipy, ale dla mnie to jest zawsze taka miła, fajna, pożyteczna praca. No, godzinkę później myślę już mamy zestaw do rabki zapakowany, a Maciek tu się zajmuje czyszczeniem taterki. Taki osad z drzewa jest na niej, nie? Tak. No niestety chwilowo stoi pod tą brzoską i taki grzybek. Dlaczego taki meszek się zrobił? No właśnie. Tutaj jest już domyta, a tutaj jeszcze spłukać się przed. No zaraz pójdę do kranu i będę pukał. No ale co, ostatnio z Damianem zrobiliście tutaj pompę tryskową. No i teraz śmiga na pół tyku odpala. No, zaraz zobaczymy właśnie jak będzie chodzić. Jesteśmy w naszej taterce z Maćkiem. Zobaczcie, tutaj wszystko jest. I co, dwa akumulatory tu są? Tak, dwa akumulatory, no jak to w ciężarówce, 24 V, żeby były. Połączone mostkiem, mostek gdzieś tu jest? Tutaj mam w ręku. Już jest. Teraz tylko tak sobie. Trochę przedmuchamy. Trochę umyjemy. Zobaczcie, tu są elementy radiostacji. Ławeczki niedawno robiono. Piła. Jakieś czeskie napisy, kierownica, raczej wolant tak skierowany pod skosem do kierowcy. No i co, dźwignia zmiany biegów, tutaj zwolnica, to są hamulce to gąsienic. Bo tu nie ma jak 251, że automatycznie jakby to skręca, tylko trzeba sobie przyhamować. No. Tym hamulcem normalnie. Ale jak jedziecie takim czymś po dziurach, to można się bardzo mocno uderzyć w łeb. A żeby się nie uderzyć w łeb, jest coś takiego. To jest miękkie i chyba dobrze dosyć amortyzuje, no nie? Widać przez okienko widać, że pan Darek przyjechał. No, kończymy tutaj. Maciek kończy te dwa akumulatory łączyć ze sobą i zaraz zrobimy próbę rozruchu, wyjedziemy na mycie. Dalej jesteśmy w taterce, a nie po taterce, a to jest różnica, prawda? I Maciek wam pokaże, jak będziemy ją odpalać. Będzie kiedyś na pewno film, bo jest to bardzo ciekawy pojazd, który co interesujące przyjechał do Polski na kołach i gąsienicach przez granicę.
z Czechami. No i chlas. Dawaj, mistrzu. Zapłon. Sanie. Będzie głośno. I zaraz będziemy tutaj wjeżdżać, wciągać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Maciek już gotowy. Kawał mana, o. No i już, jesteśmy spakowani. Strój, jak widać, też inny. A ostatnie sprawdzenie pasów i będziemy rano ruszać. Ja z Michałem jedziemy w kierunku Zakopanego w okolice Jordanowa i Rabki Zdrój. A chłopaki Maciek, Krzysiek i Bartuś będą jechać na Pomorze koło Chojnic do Krojan. Widzę, że tam kiepka jest zapięta. Sokół nasz dzielny też, także można jechać. Chwila snu i w drogę. Do następnego.